Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Mamy jeden temat do przegadania odnośnie Robocrafta. W piątek już zacząłem ten temat na live. Akurat przy okazji grania właśnie w Robocraft to poruszyliśmy. Otóż pojawiły się teraz te ligi. W ramach lig dostajecie badge, które sobie nalepiacie na robocie i widać mniej więcej na jakim poziomie jesteście. Ja aktualnie mam Bronze 2. No więc w związku z tym, że weszły ligi, uznałem, że warto byłoby wbić jakąś konkretną, fajną ligę, jakąś wysoką. Nie pamiętam już, jak ona się tam konkretnie nazywała, chyba Protonium, Protonium chyba jest najwyższa. W każdym razie chciałbym to osiągnąć i osiągnąć to z waszą pomocą. Dlatego od dzisiaj zaczynamy nabór do Hordy. Horda to będzie team, który będzie dotyczył Robocrafta, ściśle Robocrafta. Będziemy grali w cztery osoby w plutonie razem, i będziemy się starali po prostu cały czas wygrywać. Jak to będzie wyglądało? Szukam osób, które mieszczą się w poniższych kategoriach. Po pierwsze. Mają 30 milionów, milionów rankingu, żeby to były takie roboty, które mogą zagrać sobie w Battle Arena bez problemu. Będę szukał jednego robota SMG, ciężkiego, ciężki SMG, coś na, na kształt mojego robota. Nie musi być taki sam, mniej więcej, żeby w poruszaniu się był podobny, czyli żeby nie był za szybki, ani nie był wolniejszy od mojego robota, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe. Druga rzecz, szukam medyka, to medyka bardzo szybkiego, który będzie się w stanie szybko przemieszczać, czyli najlepiej, żeby to był latający medyk ewentualnie dron medyk tak żeby to szybko latało i trzeci robot jakiego szukam to jest robot wsparcia może być to albo bombowiec albo snajper czyli jakby ten przedział jest dość duży na pewno nie szukam Tesli nie szukam, nie szukam Tesli i nie szukam też artylerii żadnej, czyli nie szukam żadnego robota naziemnego, który strzela plazmą. Jeżeli plazma musi to być bombowiec. Jeżeli snajper, najlepiej, żeby chodził i latał. Taki mobilny sniper, wiecie o co chodzi? Żeby to nie był jakiś snajper na kołach czy snajper na gąsienicach najlepiej, żeby był na nogach, żeby był w stanie wszędzie wleść i gdzieś się zaczaić, jeżeli będzie taka potrzeba. Co poza tym? Dodatkowe wymaganie, bardzo ważne, to jest możliwość komunikacji głosowej. Może to być komunikacja jednostronna, czyli tylko odbieranie. Więc jeżeli masz Teamspeaka, bo to musi być Teamspeak, nie musisz mieć mikrofonu włączonego cały czas, wystarczy, żeby mieć mikrofon na, w ramach rozmowy ze mną. Czyli jeżeli będę prowadził tryouty, sprawdzał Was, to chciałbym z Wami też porozmawiać na tym Teamspeaku, więc na potrzeby tej rozmowy naszej, jeden na jednego, że tak powiem, Musisz mieć mikrofon i musisz mieć możliwość gadania ze mną, tak żebyśmy mogli przegadać pewne tematy. Dogadać się w kwestii tej naszej gry wspólnej, jeżeli chodzi o nagrywanie późniejszych odcinków, czyli jeżeli byśmy mieli później grać w jednym teamie i właśnie zdobywać te rangi, to już nie musisz wtedy mieć tego mikrofonu włączonego, jeżeli nie chcesz być nagrywany, prawda? Więc mikrofon jest wymagany, komunikacja głosowa jest wymagana, aczkolwiek nie będziesz musiał gadać na samych odcinkach, jeżeli nie będziesz tu takiej potrzeby. Wystarczy, żebyś odbierał moje słowa przez Teamspeaker, to znaczy. Jeżeli będziemy jakąś tą sobie wytyczali konkretną ścieżkę, konkretne jakieś taktyki itd., to żebyś dostał taką informację. Jeżeli chodzi o informacje od ciebie, to już nie jest takie bardzo ważne, bo mniej więcej będziemy i tak się starali grać razem, więc będziemy widzieli, co się dzieje na polu bitwy. Poza tym są tutaj takie rzeczy jak zaznaczanie wrogów, jak te tamty pod kontrolem więc myślę, że z tym nie będzie problemu, żeby się jakoś tam komunikować bez, bez użycia mikrofonu z twojej strony. No więc 30 milionów rankingu. Albo SMG, albo bombowiec, albo sniper, albo medyk, żadnych tesli, żadnych artylerii, komunikacja głosowa, no i dostępność, myślę, że no, tak, żeby w godzinach wieczornych, żebyś był dostępny do, do grania. Jeżeli chodzi o, o same godziny, no to myślę, że już to będziemy dogadywać na Teamspeak'u. W każdym razie wszystkie osoby, które chciałyby się zgłosić do tego teamu, do hordy, a szukam naprawdę dużej ilości osób, bo pewnie się będą zmieniać te osoby, te osoby, wszystkie chciałbym, żeby napisały do mnie po prostu maila na, na podany adres w opisie. W tym mailu napiszcie wszystko, co jest zawarte w formularzu zgłoszeniowym. W opisie filmu będzie i formularz, i ten mail. Wysyłacie tego maila. Ja w odpowiedzi wysyłam wam informacje, o której ewentualnie możemy zagadać. Jeżeli możecie dzisiaj porozmawiać, byłoby fajnie, bo akurat niedzielę mam wolną. Jeżeli chcecie w tygodniu pogadać po południami, to dawajcie też ewentualnie jakieś propozycje od siebie. Ja będę Wam odpisywał mniej więcej. Prosiłbym, żeby nie zgłaszały się osoby, które nie mają takiego robota, którego potrzebujemy. Więc nie, nie zgłaszajcie się osoby z poniżej 30, 30 milionów. Później pewnie będziemy tworzyli teamy na słabsze rankingi. Ale aktualnie chcę sobie wbić tego badża najlepszego Protonium, więc no wymaganie takie musi być spełnione. Bo ranking jest nabijany na Battle Arenie. A jeżeli nie masz 30 milionów, to na tą Battle Arenę po prostu nie wejdziesz, tak? No. Więc czekam na Wasze zgłoszenia, mam nadzieję, że ogarniemy to w przeciągu tego tygodnia i już w przyszły weekend będziemy mogli nagrać pierwszy odcinek zgrania w, w całej hordzie, czyli w całym teamie czteroosobowym. Będzie naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. Dobra, więc tyle ode mnie, czekam na zgłoszenia, trzymajcie się i cześć!